Cześć aniołki kochane, witam was serdecznie na poniedziałkowych pocztajkach. Historyjką z książki Noc Wigilijna. Będzie to opowiastka o bałwanku, tak? Klimat świąteczny, śnieg za oknem, więc posłuchajcie, uszka nadstawiamy i pięknie słuchamy. Śnieżynek, świąteczny bałwanek. Brr, ale zimno, chyba będzie padał śnieg, powiedział tata Maćka i Kasi, zamykając na noc drzwi do ogrodu. Mam nadzieję, że nie, westchnęła mama, która zajęta była właśnie przygotowaniem ciasta. Nie znoszę robienia świątecznych zakupów, gdy pada śnieg. Za to Maciek i Kasia bardzo się ucieszyli, słysząc słowa taty. Byłoby cudownie, myśleli, gdyby w nocy spadł śnieg, można byłoby zrobić bałwana na święta. Zgadnijcie, co zobaczyli następnego dnia rano? Dachy domów, drzewa, parapety, okien, płoty i podwórka, wszystko przyprószył śnieg, skrzący się wokół w zimowym słońcu, jak rozsypane maleńkie diamenty. Hurra! Maciek aż podskoczył z radości. Będziemy mogli ulepić bałwana. Będziecie musieli się pospieszyć, zaśmiał się tata. Nie spadło zbyt wiele śniegu, a i ten wkrótce się roztopi. I bardzo dobrze, powiedziała mama. Ja też się cieszę, dodała babcia. Dzieci poubierały się w kurtki, kalosze, wełniane czapki i rękawice i wyszły na dwór. Tata miał rację, westchnęła Kasia, rozglądając się dookoła. Rzeczywiście, nie ma tu zbyt wiele śniegu. Myślę, że pod ścianą jest go wystarczająco dużo, powiedział Maciek, biorąc w ręce sporą garść. Spróbuj zrobić dużą kulę na głowę bałwanka, a ja zajmę się resztą. Kasia stwierdziła, że zebranie śniegu, nawet na niewielką kulkę, będzie bardzo trudne. Z całego ogrodowego płotu udało jej się zebrać tylko małą garstkę, która na dodatek szybko topniała. Maćkowi także nie szło lepiej, choć uważnie wypatrywał drobinek białego puchu. Całe szczęście, że mama otworzyła okienko na poddaszu, z którego spadło jeszcze trochę śniegu, bo chyba nie udałoby się im nawet skończyć bałwanka. Jest trochę mały, stwierdziła Kasia. Nie martw się, pocieszał ją Maciek. Zawsze przecież możemy go powiększyć, jeśli przed świętami spadnie jeszcze śnieg. Nazwiemy go Śnieżynkiem, świątecznym bałwankiem. Na dworze było bardzo zimno, ale śnieg nie chciał padać. Przynajmniej mogę powiesić pranie na dworze. Cieszyła się mama. A ja pójdę zrobić świąteczne zakupy, uśmiechnęła się babcia. Kasia i Maciek byli bardzo zawiedzeni i udali się do taty po dobrą radę. Nie musicie martwić się o swojego bałwanka, pocieszał ich tata. W tej części ogrodu prawie nigdy nie ma słońca, więc na pewno dotrwa do świąt. To jednak nie było wcale pewne. Śnieżynek stawał się coraz mniejszy i coraz mniej przypominał bałwanka. A im mniejszy się robił, tym szybciej rozpuszczał się w bladym zimowym słońcu. Śnieżynek był przekonany, że gdyby Jacek Mróz nie przychodził do niego co noc i nie dotykał go swoimi długimi lodowatymi palcami, które potrafiły zmrozić wszystko, nie dotrwałby do Wigilii. Wszyscy wokół wyglądali na bardzo szczęśliwych. W oknach zapalały się kolorowe światła. Śnieżynek słyszał, jak Maciek i Kasia śmiali się i cieszyli, wieszając na choince bombki i różnobarwne ozdoby. Popatrzcie, zeszła już pierwsza gwiazdka. Rozległ się głos babci. Pomyślcie szybko jakieś życzenie. Chciałbym być prawdziwym świątecznym bałwankiem, pomyślał Śnieżynek. Bałwanek spojrzał na ciemne niebo z nadzieją, że ujrzy chmury przynoszące śnieg. Zamiast nich zobaczył jednak wygwieżdżone niebo i świecący jasno księżyc. Nagle na tle księżyca ujrzał sanie, a w nich starca w czerwonym płaszczu. Do sań zaprzężone były zwierzęta, które miały rogi jak wielkie gałęzie. Renifery, wyszeptał Śnieżynek. Maciek i Kasia wiele rozmawiali o świętym Mikołaju i o wspaniałych prezentach, które przywozi w swoich saniach. Bałwanek wiedział, że Mikołaj przybywa z krainy lodu i śniegu. Chciałabym, aby święty Mikołaj przyniósł mi trochę śniegu, pomyślał smutny bałwanek. Zamknął mocno oczy, nie chcąc widzieć niczego, co mogłoby mu przypominać, jak radosne są święta Bożego Narodzenia. Początkowo Śnieżynek myślał, że śni. Coś miękkiego zaczął opadać na jego buzię, głowę, później na brzuszek, otaczając go ze wszystkich stron jak strumień księżycowych promieni.
dzięki którym poczuł się szczęśliwy. Śnieg! Zawołał uradowany bałwanek. Wesołych świąt! Rozległ się gdzieś wysoka głos. Wesołych świąt, Śnieżynku! I po chwili po saniach zaprzężonych w renifery nie było ani śladu. Dostałem pod choinkę dokładnie to, o czym marzyłem. Cieszył się tata, przymierzając nowy szlafroczek. My też! Wołały dzieci. Szkoda tylko, że nasz świąteczny bałwanek nie może powiedzieć tego samego, dodała smutno Kasia. Nie byłabym tego taka pewna, odezwała się babcia, stojąc na progu drzwi do ogrodu. Zresztą zobaczcie sami. Kasia i Maciek wejrzeli, przekonani, że w ogrodzie nie pozostaje już ani odrobina śniegu. Śnieżynek, świąteczny bałwanek, stał dumnie wyprostowany. Był teraz naprawdę duży. Jego głowa była okrągła, buzia uśmiechnięta, a brzuch dokładnie taki, jaki powinien mieć bałwanek. Kasia nie mogła się powstrzymać, by go nie uściskać. Skąd się wziął ten śnieg? Zastanawiały się dzieci. I dlaczego nie ma go nigdzie indziej? Było mnóstwo radości, gdy domyśliły się, że to sprawka świętego Mikołaja. Ja, aniołki kochane, życzę Wam, aby w te święta spadło dużo śniegu, abyście mogli z rodziną ulepić piękne bałwanki. A dzisiaj, w ramach prac plastycznych, chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taką śnieżynkę. Zobaczcie. Tak? Taką śnieżynkę będziecie mogli powiesić w Waszych okienkach w domkach. Jesteście gotowi? Także zapraszam. A teraz ściskam Was bardzo mocno i przesyłam moc buziaków. Pa!